Deseń. Siemaneczko, w 47 części Let's Play Alex. No niestety pogoda jaka jest, każdy widzi. Nie chciało mi się już tam spać i czekać na dobrą pogodę. Dzisiaj zajmiemy się questem, który już planowałem robić wcześniej z wami. Mianowicie idziemy do handlarza. Być może się z nim dogadamy na temat broni dla banitów. Albo się nie dogadamy i pójdziemy do, kurczę, do szefa kleryków i ogólnie szefa, który zarządza Bessą. Oczywiście jest z nami Kaja. Potencjał, który może być naprawdę potężnym sojusznikiem, znaczy towarzyszem bardziej. Sojusznikiem też i przyjaciółką też i kto wie, jak to się dalej rozwinie, bo ciekawe, czy są w Eleksie takie wątki. Nie jak dziewczyna, czy coś w tym stylu. Kto wie, nie wiem. Być może. Już nas lubi. Już tam daliśmy jej parę razy manę. W poprzednim odcinku jej pomagaliśmy, więc już nas lubi. No i dobrze. Okej. Uważaj! Dobra, bierz go. O nie. O nie, ja nie chcę, żeby się losy gry zmieniły. Dobra, to ja wczytuję. Ej, nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Gdzie jest automatyczny save? O nie, pewnie przy teleporcie. Niesamowite, że wciąż tu stoi. O nie, jak się przespałem. Dobra, dobiegniemy na pełnej. Co się ten deseń? No musimy to powtórzyć, bo losy gry się zmienią, a ja tego nie chcę. Zakładam, że to jest tak oskryptowane, że on za każdym razem będzie tam walczył z tym potworkiem. Zróbmy tu już sobie save'a. Dajemy na ten, na bliski dystans, żeby odciągnąć uwagę potworka. Nie. Co jest? List kończy. Banita o imieniu Rey poszukiwany martwy. Nie żyje. Za jego głowę. Banita o imieniu Rey poszukiwany martwy? Zajmij się tam nim. To jest zakończone. Czemu to takie tutaj... Zaraz. Nie no, spróbujmy go ocalić. Banita Rey. Rey mi się kojarzy. Chyba mijaliśmy gdzieś takiego gościa. Dobra. Odejdź. Chodź tutaj do mnie. Chodź do mnie tutaj. Dokładnie. Oh shit. Dobra. Przyjemniaczek się uruchomił. Dawaj. HP. Dobra. Dawajcie, dawajcie go. Come on, on musi przeżyć, ten gościu. Mam teraz walka na bliski dystans, to się trochę zejdzie. Możemy save'a zrobić? O, możemy, zajebiście. No ty to lepiej tam uważaj. Ty też jesteś delikatny. Robię mu coś tym? Chyba nie bardzo. Fajnie. Ty byłeś w dziczy, prawda? Tak. Szukam kogoś i zastanawiam się, czy przypadkiem się na niego nie natknąłeś. Reja pewnie. Nazywa się Rey. To pyskaty banita. Taki tam utracjusz. Nie zdarzyło ci się go spotkać? Właściwie wydaje mi się, że jego widziałem. Albo może się mylę, no nie wiem właśnie. Widziałem wielu ludzi. Możliwe, że jego też. Tak? Czy dasz mi znać, jeśli znów na niego trafisz? Co będę z tego miał? Jeśli dostarczysz mi uczciwą informację, a nie jakieś trefne gówno, zapłacę porządną kasę.
Tylko niech nie przyjdzie ci do głowy ściemniać i wymyślać fikcyjne kryjówki. Potrafię rozpoznać kłamstwo. Okej. Okej. Mam cię na oku. Ej, dobra, ale nie dostaliśmy żadnego questa z tego, co widzę. A może już mamy jakiegoś questa? Najwyraźniej znać. Myślę, że chodzi o coś więcej. A no to są te przesłuchania. Dobra, to jest w Abesie. A wydanie? Nie, wydanie nic. Główne misje, akcje odwetowe, akcje odwetowe. Tylko stowarzyszy też, nie? Nic nie dostaliśmy. Rej. Ej, myślę, że go gdzieś... Gdzieś go widzieliśmy. Teraz nie będę go szukał specjalnie. Jesteś tutaj. Mam cię. Dobra. Spoko, cieszę się. Powinieneś być mi wdzięczny, gość, bo uratowałem ci życie. Nie wiem, czy ja chcę tam spadać na dół. Może i chcę. Zobaczmy, jak to na mapie wygląda. Mogę chcieć. Mogę chcieć spaść tutaj na szlak. Po tym szlakiem dostaniemy się do pana, który organizuje jakiś tam broń, jakąś broń. Ładne miejsce. No bez przesady, tak średnio bym powiedział. Patrzę, że tutaj o dziwo jest bardzo cicho i spokojnie. Aż bym powiedział, że za spokojnie. No ciebie od razu musimy przerobić na kotleta, przykro mi. Ale ostatnio potrzebuję sporo regeneracji. Ej, ale 120 expa dostaliśmy z tego potworka. W poprzednim odcinku, jak biliśmy się obok Wszechserca z tym bossem, nawet mogę powiedzieć, w cudzysłowie, dostaliśmy 90 expa, nie? Nie czaję tego. To jest małe gówno. Nie, to jest chyba trochę dorosły osobnik, nie? Tak. W sumie ma sporą szansę, żeby nas zabić, nie? Gdyby nie nasza towarzyszka. Dobra, kończmy to. Słuchaj, 5 expa. Jezu, jakie to jest żałosne. Te ilości tego expa. Dobra, co my tutaj mamy? Nie, nie chcę na krześle siadać. Kurza mnie to. Dobra. Ciekawe, co z tymi apteczkami. To jest plecak w ogóle, ale... Nie, no nie mogę z nim nic zrobić. Ciekawe, czy z tymi zepsutymi, czy tam bezużyteczne te apteczki, co zbieramy. Czy po prostu one są tylko na handel, czy możemy je jakoś potem przerobić, nie? W sensie, że mam jakiś tam materiał z tych apteczek. To jest gdzieś tutaj? Nie, dobra, bo to w sumie też wygląda na jakąś siedzibę. Dobra, miotełka jest już do zebrania. Elektrozłom, fajnie. Bryłka złota. Papier. W sumie to jest luksus w tych czasach, nie? W tych czasach, więc powinien być akurat bardzo drogi. Fajnie, miksturki są, bo akurat ostatnio dużo poszło. Uj, kryształki. Plik pieniędzy. Ciekawe, po co te pliki pieniędzy też zbieramy. No, chyba raczej nie ma żadnej wartości, chyba że u banitów. No bo u... Harpun? Ciekawe. U berserkerów na pewno. U berserków nie. Bo to jest bardziej poprawna forma berserków w tej grze niż berserkerów. Muszę się w końcu przestawić berserków. Są nic nie warte. U kleryków pewnie też nie. Więc albo u banitów są coś warte, albo to zwykły śmieć. Jak stare monety w Gothiku 1, nie? Tam były chyba zaraz w skrzyni, jak nas zrzucili do bariery. Może jak ja dawno nie grałem w Gothika. Przez Alexa mam ochotę grać w Gothika, nie? Nie? Naprawdę. Dobra. Nie. Okej. Nie. Spokojnie. Dobra, i sporo wytrychów poszło na to. Akurat fajnie, bo chyba 3 zużyliśmy, czy tam, nie, 3 chyba, to trochę sobie odrobimy, weź wszystko. Bardzo, kurde, obfite miejsce, jak na takie przypadkowe. Jest tu masa rzeczy.
cudzysłowie masa. Bo mogło być więcej, ale nie, nie narzekam. Nie narzekam. Sporo ziółek, sporo gryzoni, ptaszków, które można przerobić na kotlety. Co nam się przyda. Dobra, to w ogóle jakaś kiedyś farma musiała być, albo dalej jest. Nie ma tu żadnych mieszkańców. No, sorry stary, ty masz dzisiaj peka. Twój kolega uciekł, ale ty nie. Tam leży jakiś trup, czy mi się wydaje. Nie, to strach na wróble. Dobra, strach na wróble, spoko. Okej, teraz tutaj gdzieś tym szlakiem możemy przejść. O, dokładnie. I to nas, ta droga nas powinna zaprowadzić, prawda? Na spotkanie. Mam nadzieję, że jak tam się udam, to nie będzie od razu się równało z tym, że popieram banitów, nie? W sensie, że już im załatwiłem broń. Najpierw chcę z nim pogadać, bo może on się wygada, że na przykład ta broń jest potrzebna do jakiejś rebelii. No to wtedy ja się wycofuję z tego dealu. Ale jeśli na przykład powie, że tylko od tak do handlowania, no to kto wie, bo jeszcze no to jest ciężka opcja. No jeśli z kolei nie pomożemy banitom, tej całej kobiecie Peggy, załatwić tej broni, a klerycy będą chcieli przejąć kontrolę, no to sprawa załatwiona, bo banici nie mają szans żadnych. Dobra, widzę, że koleżka tu jest sam. Okej. Dobra, Radok. No znaczy, no sam. Kiedyś nie był sam, albo to był jakiś kleryk. Aha. Ale odblokowano osiągnięcie ciułać. No spoko. Kleryk, kolejny. Ale widzę, że ty jesteś separatystą. Zobaczmy zadanie. Chcę, bym spotkał się z jej dostawcą poza murami miasta i odebrał broń. Czyli to nie jest banita. Chyba nie było o tym mowy, kto to jest, nie? Albo przynajmniej ja już nie pamiętałem, bo kojarzyło mi się, że to będzie banita. No i widzicie, teraz jest sytuacja korzystna, żebyśmy pomogli z tą bronią. No bo skoro to jest separatysta, a nie banita, to istnieje mniejsza szansa, że będą robić jakąś rewolucję. Raport. Zaraz sobie przeczytamy. Ten raport może być istotny. Co on daje, ten pierścień? A tylko witalność. O. Też możemy też go zobaczyć w sumie. Nie, to jednak nie, dobra. Raporcik, gdzie jest ten twój raporcik? Działania wolnych ludzi są dla mnie niezrozumiałe, jednak bez względu na to, co im chodzi, działają w myśli naszych interesów. Są skonfliktowani i tracą zasoby ludzkie i materialne. Nie starają się skupić na skierowaniu swojej siły przeciw nam. Klerycy są w sumie najmądrzejsi i zdają się rozumieć nas lepiej niż pozostali. Są niesamowicie uparci. Kilku z nich nadal mnie ściga. Udam się na południowy wschód, zanim oni to zrobią. Aha. Dobra. Czyli na rękę im te konflikty. Ale pytanie, czy ty dalej pracujesz dla Albów? W sumie mnie nie atakujesz, ale pogadajmy z tobą. Posiadałeś kiedyś potężne umiejętności dzięki Eleksowi, prawda? No. Jesteś zapewne jednym z żołnierzy Xakoru. Możliwe, że nawet dowódcą? Ale teraz jesteś wolny od Eleksu, zgadza się? I nie słuchasz już rozkazów z Xakoru. Przybyłeś tu, by zginąć tak jak klerycy, których właśnie zabiłem? Czy chcesz może pohandlować? Co możesz mi zaoferować? Skąd on to wszystko wie? Broń moich wrogów. Nigdy nie używana, raz upuszczona. Jej czyściutka. Nie znajdziesz na niej kropli krwi. Odkąd opuściłem Xakor, podróżuję sam. I chciałbym, żeby tak zostało. Jeśli jednak masz dla mnie jakieś informacje, chętnie ich wysłucham. Informacje i kryształki to dwie rzeczy, których Alp potrzebuje, aby przetrwać w krainach wolnych ludzi. Racja. Nie żeby którakolwiek z tych rzeczy pomogła tym klerykom. Opowiedz mi o walce z klerykami. To fanatycy. Zaatakowali mnie bez zadawania pytań. Musiałem ich zabić. Właściwie to zabiłem dwóch z nich. Pozostała dwójka przedłuża swoje życie, ukrywając się w pobliżu. To dobrze, że nie jesteś jednym z nich.
niebezpieczeństwa, którym separatyści stawiają czoła, z każdym dniem stają się coraz liczniejsze. A wyznawcy Kalana są dla nas zaledwie jednym z nich. Ale zanim pogadamy, mam pewien problem, z którym trzeba się uporać. No proszę. Dwóch wyznawców Kalana nie może się doczekać spotkania ze swoim bogiem twarzą w twarz, a bardzo chętnie ich do niego wyślę. Szybka decyzja. Dołączysz do mnie w walce z nimi? No i pytanie, no w sumie wyglądasz na separatystę, nie? A oni pewnie może rzeczywiście od razu strzelają do ciebie. Więc chyba ci pomogę. Możesz na mnie liczyć. Dobrze, a więc wyślijmy Kalanowi kilku jego wyznawców. Jest mój! Aha, to oni już tutaj są. Dobra, na szczęście to są zwykłe pionasy. Myślałem, że jakieś imienne postacie, to wtedy byłoby gorzej. Do tyłu trochę. Kolego! Się nie zgadzam na taką broń. Ładnie! Ładnie! 500 expa, fajnie. W sumie można byłoby 600, jakbyśmy jeszcze tamtego ubili. I fajnie, Kaja to szanuje. Dobrze, że się nie wkurzyła. Dobra. To już wszystko. No i chyba sobie, chyba załatwimy tą broń, tak myślę. No, raczej Peggy tylko chce nią handlować, a nie robić rewoltę. Dwa beście, tak mi się wydaje, nie? Jest tu coś ciekawego wokół ciebie, stary? Jakiś teleport na przykład? Czy nie bardzo? Są tu w okolicy jakieś teleporty? No nie ma. Może być w tych ruinach, ale w tych ruinach nie wiem, czy albowie nie czekają czasami z jakiegoś innego questa, takie mam wrażenie. Dobra, ale gadajmy z nim wreszcie. Klerycy gryzą glebę, a ich tak zwany Bóg nie miał nic na ten temat do powiedzenia? Łatwo poszło. Miejmy nadzieję, że smród ich zwłok odstraszy pozostałych wyznawców. Lojalność zasługuje na nagrodę. To właśnie lojalność ocali nas przed wolnymi ludźmi. Dobra, to jest jeszcze spoko i niespoko, no bo nie mam żadnego questa, znaczy quest już się zakończył, ale nie powinien się zakończyć, powinno być jeszcze odezwij się do niego, bo może ci da jakąś nagrodę, a jednak tego nie ma, nie? Więc warto pamiętać, że zawsze trzeba gadać z ludźmi, którzy nam zlecili questy po zrobieniu tych questów, no bo zawsze czeka jakaś nagroda. Tak samo było z tym gościem od tych lewych tych paszportów, nie? Znaczy ten, co załatwi nam identyfikator. Przypadkiem na niego trafiliśmy podczas walki i on zaczął nam tam dziękować i dał nam trochę kryształków. Dobra, ale męska decyzja. Page mnie przysłała. Page, a nie Page. Page. Okay. Kto to jest Page? Twarze i imiona wolnych ludzi zlewają się w jedno w moim umyśle. Ale pewnie chodzi ci o kobietę z miasta pod kopułą. Tak jest. Pamiętam, że była zainteresowana bronią, którą mam na sprzedaż. Mhm. O, i dobrze, jeszcze możemy ją jego wypytać. Kurwa, obie opcje są... chętnie bym wykorzystał. Czemu dostarczasz jej broń? To szansa. Dzięki mojej broni walki wśród wolnych ludzi przybierają na sile. A im intensywniej się nawzajem wyżynają, tym mniejsze stanowią dla mnie zagrożenie. Proszę, daj jej to. Powinno wystarczyć, żeby zaczęła realizować swoje plany. Wkrótce załatwię też, żeby dostała resztę. A co ze mną? Masz jakiś ekwipunek, który by mi się przydał? Widzę, że nauczyłeś się myśleć jak wolni ludzie. Proszę, więcej nie mogę dla ciebie zrobić. Okej. Okay. O, stary, no to trochę mi teraz namieszałeś. No, tobie jest na rękę, jak się wyżynają, ale mi absolutnie nie. Strzeż się, Dobra, dobra, gościu. Zadanie się już zakończyło. Albo i się nie zakończyło? Zawarty skrzyń z materiałami wybuchowymi wystarczy, by zrobić piorunujące wrażenie. To się nam zakończyło. Aha. Dobra. A mogę zobaczyć te skrzynki? Pytanie, gdzie one teraz są, nie? Tutaj. Okej, okay, no to wracamy w takim razie. Do Bessy.
No nie ma co tutaj eksplorować. Nie ma co. Coś tutaj jeszcze jest ciekawego? No, no już mam te. To po co to jest oznaczone? Page jest, aha. Dobra. No i teraz co my chcemy zrobić? Kurde! Namieszał mi w głowie, no powiedział, że na sile przybędą różne zamieszki, nie? Że wzmocnią się zamieszki itp. itd. A to absolutnie nie jest mi na rękę. Kurde, kurcze. Czas na spłatę. Jest z... Mówiłem ci. Nie. Dobra, cicho dam. Tu jesteś, ta. Czy ja mam tylko opcję, żeby ci to oddać, czy mogę jeszcze z tobą pogadać? To jest dobre pytanie. Page. Wracasz do gry. Przekaż dostawę broni. To brzmi jak rozpoczęcie zamieszek. No, naprawdę. Takie mam wrażenie. No, kurde, czy klerycy tu chcą źle? No właśnie, no też nie mam pewności, czy klerycy chcą źle, czy nie. Nie wiem, czy teraz iść i powiedzieć wszystko. Sprzedać ją, krótko mówiąc, Page. Sprzedać ją u tego szefuncia. Ale nie doprowadzić do rozlewu krwi. Albo być może doprowadzić do niewoli, skoro jak ją sprzedam. Jak ty miałeś? Alois. Jeśli chodzi o... Zdrać Page, no Jezus Maria. Chyba jednak opowiem się z banitami mimo wszystko tutaj. Teraz. Aczkolwiek pamiętajcie, że mam jeszcze questa podłożyć pluskwę dla banitów. Tam, żeby podsłuchiwali kleryków. No to tego nie zrobimy, nie? To będzie dla mnie easy decyzja, żeby... Bo banici nie mogą wiedzieć wszystkiego, bo... Nie chcę, żeby całkowicie przyjęli kontrola i wszystko wiedzieli, co robią klerycy. Nie. Ale tutaj chyba Page, no chyba jej pomożemy. No rzeczywiście chcę tylko sobie pohandlować. Już tam zawędrowałeś tak daleko? Jezu, mam nadzieję, że ty nie jesteś nigdzie obok palników, nie? Gdzie ja mam jeszcze jakieś zadanko? Co? Masz na myśli wrogów? No nie. Sorry, stary. Jeszcze to zostawiam, nie? Ale chyba zrezygnujemy z tego. Tam ci przy bramie mi pomogli. Co to jest? O, uwaga, złodzieje, dobra. O, akurat przeszła obok nas. Czekaj, czy zrobił się sejwik? Czekajmy, dobra. Wracasz do gry? Dobrze. Miałam nadzieję na coś większego kalibru, ale to też się nada. Gdybyś przyniósł mi jakieś kulopluje i rurogrzmoty, znalazłabym na nie kupców. Ludzie nie czują się obecnie bezpieczni. Proszę, to za fatygę. Dobra, okej. Nie wybuchło jeszcze nic. Przezorny, zawsze uzbrojony. No, mam nadzieję, że ty jesteś głosem rozsądku wśród banitów. Mam na to cichą nadzieję. Dobra. Abessa. Czekają na dostawę broni. Komu mam pomóc? Mówiłam, że powinien o tym zapomnieć. Aha. Chcę odnowić połączenie z Hortem. Dobra. Chcę, bym zgodnie z prośbą Lutza ustawił wieżę i jednocześnie zainstalował nadajnik. Nie, tego nie chcemy robić. Tylko no, ja już tu pomogłem banitom, więc nie wiem, czemu dalej jest ta opcja u kleryków. Czy ja mogę... Jeszcze sprawdzimy na szybko w tym odcinku, czy dalej mogę ją, wiecie, wykapować. Nie, oczywiście tego nie zrobimy, ale jestem ciekaw, czy dalej to mogę zrobić, nie? Czy jest taka możliwość? A w następnym zadanku... W następnym odcinku chyba się tym nadajnikiem zajmiemy. Jeszcze zobaczymy, gdzie on jest, bo jak jest hekto kilometr stąd, no to sobie odpuścimy. Jeśli... Serio?
Że ja zrobiłem save'ik. Sprawdzimy tą opcję. Mi się zmieniło tutaj trochę. Jeśli... Ktoś inny przejął dostawę broni. Co? Kto? Muszę powstrzymać tę dostawę, zanim dotrze do miasta. Jeśli chcesz znaleźć tu dla siebie miejsce, lepiej zacznij pomagać. A nie tylko przynosić złe wieści. Pozostaje mieć nadzieję, że uda nam się nie dopuścić do powstania żadnych problemów. Okej, nie panikuj. Jeszcze tylko ta walka. I będę mógł wreszcie... Dobra. Trochę się zdenerwował. Wkurzysz się, jak sobie to wezmę? Propaganda. No, to już widzieliśmy. A nawet się nie wkurzył, dobra. Anulowało się zadanie. No i w sumie spoko, bo i tak byśmy tego nie zrobili, nie? Dobra. Ale bez sensu, że to jeszcze w ogóle było. No ale dobra, w tym odcinku to na tyle. Więc co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, na razie, cześć. Pamiętajcie o Steamie i o rodzinie i informacje w opisie. Tyle. Na razie.